Ej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 16 odcinek z Construction Simulator 2.15. Kontynuuję dzisiaj moją misję zabierania surowców, materiałów do budowy naszej tutaj, naszego zlecenia, do wykonania naszego zlecenia. Zaraz zobaczymy, niech to się odświeży. O, tak, mamy zlecenie. Gdzie to jest nasze zlecenie? Aktywne zlecenia, proszę. Dom szeregowy. Dobra. I wykonuję. Ostatnio kupiłem tutaj te kable i jak widzicie, znalazłem rozwiązanie. Wystarczy po prostu mieć ciężarówkę z dźwigiem i proszę bardzo, możemy to sobie ładnie wszystko przenieść. Ja tu dla bezpieczeństwa już... ojej, podnieś się, podnieś. Ja tu dla bezpieczeństwa zrobiłem coś takiego, że już podniosłem burtę. Ups. Ładnie. Tak, w tę stronę, ok. Trochę chyba za... poleciałem po bandzie. No i gdzie się tam pchasz? Dobra, tak, poszło. Ok, już więcej pan na to auto nie załaduje. Dobra, zwijamy to. I jeszcze zobaczę, co mi tu brakuje. Słuchajcie, bo tak. I też widzicie, że palety też można nie tylko wózkiem, ale można go ładnie tutaj tym samochodem z dźwigiem zrobić, więc tutaj nie ma najmniejszych problemów, żeby to zrobić. Ok. Sam jestem ciekaw, co mi tu jeszcze brakuje. Bo teraz zobaczmy, co mamy. Więc tak, zabierz rury. Rury załadowane. Duże cegły załadowane. Mała szpula z kablem. I dwa razy luminat. Aha, jeszcze dwa luminaty. A tutaj? Nie. Dwa razy i tu jeszcze materiał izolacyjny. No dobra, weźmiemy sobie ten laminat dwa razy. Możemy sobie już kupić po prostu, a zabierzemy to w kolejnym aucie. Laminat. Dwa razy. Kupiłem. Tam było jeszcze... Więc tak, laminat mam. Mam materiał izolacyjny 3 i płyta gipsowa 3. No i świetnie. Wszystko mam już zakupione. I po to sobie przyjadę kolejny raz. Natomiast teraz mogę sobie ładnie... To wszystko i tak jest na paletach, więc nie ma najmniejszego problemu. Ojojoj. Ładunek był niezabezpieczony. Zobaczmy jak teraz. No właśnie, stój. Chciałbym zabezpieczyć ten ładunek, ale coś nie mogę. No dobra, spróbujemy po prostu jechać bardzo spokojnie. O, dobra, szpula. Widzę, że szpula jest źle załadowana, ale to ładnie teraz sobie... O, proszę bardzo. Zobaczmy teraz, czy się da zabezpieczyć. O, ślicznie. Udało się zabezpieczyć resztę ładunku i jedziemy.
mi nie ucieknie po drodze. Słuszny widok z kamery ze środka. Tam gdzie tu nic nie jedzie. I jedziemy. Nie powinno być większych problemów tym razem. Po prostu zrobimy sobie ładny rozładunek i będziemy lecieć dalej po drugą, na drugą turę. Są takie dziwne odbicia jakieś. Nie wiem czym, co się dzieje, czy coś z grafiką mi siada. Ten mi komunikował, że mogę zakupić nowe pojazdy. Się grubo nad tym zastanawiam. Zobaczymy, czy to coś mi to da. Jakieś brzydkie artefakty mam, ale nie wiem dlaczego. No jadę, będzie na pewno czerwone. Na żółtym jeszcze chyba mogę, nie? No mamy tutaj zielone, bardzo ładnie. A powiedzieć, że trasy już się zna na pamięć. A, okej. Okay. O, rany. No tu już byłaby jakaś kolizja. Nie zdałbym prawka. Bo jakby nie patrzeć, wymusiłem. Tak, sprawdzałem między odcinkami, jaki budynek był w tym miejscu i faktycznie był jakiś tam budynek. Nie wiem, czy po wybudowaniu będzie ten sam, ale wniosek z tego, że po prostu nie budujemy na czystej działce, po prostu coś wcześniej tam było. Czyli nie kreujemy tego świata, tak mi się wydaje. Może go minimalnie zmieniamy, ale to nie jest to, że niedługo... To nie jest tak, że czuję się dumny z tego, że coś wybudowałem, bo w tym miejscu też już coś wcześniej było. Czyli nie rozbudowywuję miasta, no. O to mi głównie chodzi. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, no. Okej. Jeszcze kawałek i będziemy na miejscu. Czuję, że auto z pełnym ładunkiem porusza się chyba wolniej. Takie mam wrażenie. Dojeżdżamy na plac budowy. Akurat są pasy. No pasy, no. Przejście dla pieszych, ale też światła miałem na myśli. No i okej. I do dołu. I do piachu. Dobra. Korzystam teraz z kamerkę z zewnątrz, co by nie wpaść do tego czarciego dołu. Ok, myślę, że to jest dobre miejsce. Tak. I możemy sobie ładnie to odbezpieczyć. Ładunek odbezpieczony. Wypuścimy stopki. No i zaczynamy. Punkt po punkcie wykonywać nasze zlecenia. Tutaj mamy szczegóły pierwszego zadania, rury odpływowe. Rury odpływowe mamy na samym początku.
Proszę bardzo, przełączamy się na dźwig. Jak to tam było? I śmigamy. Ten dźwig to jednak użyteczna sprawa. Już się tutaj jedno zapaliło na zielono, ale to nie było jakiejś kolizji. To zrobimy sobie, o tak, podnosimy. I będziemy to ładnie opuszczać na fundamenty. Ok. Jeden ładunek odczepiony. Teraz drugi. Wow, wow, wow. Coś tam się złego porobiło. Nic nie widzę, ale dobra. Już się bałem, że coś spadło. No i nie mówcie, że teraz będę musiał za każdym razem opuszczać teren budowy, ale chyba tak to będzie. No trudno, no. Liczyłem, że to będzie bardziej logicznie rozwiązane, ale okej. No. Chcą, żebym opuścił teren budowy. O, opuszczę. Ale przynajmniej nie będę musiał jeździć dwa razy. Jak to tam było? Tak, tak. Coś tutaj mi nie zagrało. O, dobra. Okay. Licznie. I tu jakiś bonus. Tak, już da się tutaj. Fundamenty podniosły. Już mamy rury założone. To teraz cegły. OK, przełączamy się i startujemy z cegłami. Dobra, podczepione. Zmienię układ kamery.
O co to było? Co to było w ogóle? Coś się jakiś zbagowało. Dobra. Dobra. Jeszcze kawałek. No i znowu muszę tutaj opuścić teren budowy, żeby zaliczyło mi kolejny etap. Kolejną część etapu, tak, bo to jest etap 1 i są pod etapy, można tak to nazwać. Wniosę burty, żeby mi tutaj te szpule nie wypadły. Okej. Okay. I uciekamy. Zaliczone. Kolejny etap. Dostałem nawet kasę. I proszę bardzo, ktoś ślicznie wygląda. Laminat i mała szpula. Pytanie, jaki jest. No, najpierw piszę, że mała szpula. To jedziemy z tą małą szpulą. Pytanie, gdzie ją mamy zrzucić? Tam jest jakiś słupek. Się temu przyjrzeć. To jest gdzieś. Czyli dobrze, byłem z tamtej strony, chyba lepszy widok jest. Takie jest wejście, tam trzeba po prostu to zrzucić. Dobra. Widzę to właśnie. Okej. Okay. No to co? Opuszczamy stopki. No i jedziemy z tematem. Burty opuścić. No i czemu nie mogę? No teraz nie mogę. Wcześniej mogłem, a teraz nie mogę. Załadować mogłem. A teraz już nie mogę tych szpul zrzucić. O, złapało. One się poprzewracały chyba dlatego. Dobra, zaliczone pierwsze.
No, który chce? Było coś. Przez chwilę? Okej. Dobra, lecisz. Dobra. Oj, już niezaliczone. Teraz pytanie, który się przesunął? Ale zaraz tutaj naprawimy to. Okej. Spokojnie. Próbujemy to jakoś załagodzić. Zastanawiam się, jakbym to teraz... opuścił. Bo chcę, wiecie, stój, tak, do góry, o, pchnąć tego, no dobra, już go zaraz podepnę i będzie wszystko w porządku. Nie mówcie, że utknąłem na dobre, bo... czy ja w ogóle mogę ten hak opuścić? To mnie interesuje. Wiecie co? To robimy inaczej. Robimy to po prostu normalnie. Kurczę. To nie tu. Tu jest piwnica. Sobie pójdziemy górą. I już to zrobimy. Po prostu zresetuję ładunek i po prostu. Nie ten, ten chciałem zresetować. No kurczę, i będę musiał po szpulę jechać specjalnie. To już mnie wkurzyli. Trudno. No jeszcze, tak. Wpadłem jak śliwka w kompot. W ogóle tu można jakoś wyjść. Czy utknąłem tu na dobre? O! Było fajnie. Skacz. Wyżej. No. No nie mówcie, że nie wyjdę stąd. Zresetuj. No dobra. On nie skoczy wyżej chyba. Choćbym nie wiem jak chciał, mój bohater, zrobimy coś takiego, ciężarówka z żurawiem, no i tak to się robi. Trzeba się po prostu przeteleportować. Zastanawiam się, czy można tu wyciągnąć jakoś F1. Y...
QE spacja. Tylko jest QE. Ale QE nic mi nie daje. Ten hak powinien się dać opuścić, tylko muszę wiedzieć jak. To jest góra dół. To jest AE. Z C V to jest zmiana kamery. R T F to jest wyjście. Spacja. Może ze spacją, może z shiftem coś. Z kontrolem, nic. Jest tu coś z shiftem? Nie ma. Jest jakiś Y, to są burty. Wygląda na to, że się nie da. Czy się tak pechowo ustawiło, że... możemy spróbować zrobić taki manewr ciekawy. O, jest. O to mi chodziło. Wyciągnij się do góry. Idziesz, idziesz. No, prawie było dobrze. Coś się tam po prostu złego zadziało. O, jest. Wracaj, wracaj. No i się zbugowało wszystko. O! Było! Ale wiecie co? Ale świństwo. Przez chwilę było. Przez chwilę mogłem to złapać. O! No, teraz to już w ogóle poleciał sobie. Myślałem, że złapał. Już prawie. No nie, 15 minut się bawię ze szpulą. O, dobra, udało się, sukces. I o to chodziło. Zaliczone. Przecież nie będę jechał po szpulę. Dobra.
I ostatnia szpula i do widzenia. Dobra, kamera. Było coś. O. Dobra. Jednak te szpule to trochę taki nie wypał w tej grze. Dobra. I nie ma co zrzucać zbyt wysoka. Tu się poturla i będzie wtedy heca. Jest. Dobra. Kolejny etap to jest laminat. No dobra, to jedziemy po laminat. Ale to było ciężkie. No i to tyle w tym odcinku. Chyba tylko tyle. Przez tą szpulę, którą się męczyłem, niestety więcej dzisiaj nie pokażę. A szkoda. Liczyłem na więcej. Szpulowy kryzys to się będzie nazywać. Y. Ale w przyszłym już odcinku nie będę was zanudzał. I od razu pokażę wam, albo będę może, a zobaczysz. I jedziemy na złamanie karku. Na plac budowlany. To jest mapa. To jest skład budowlany, nie plac budowlany. Dobra. Ok. I śmigamy. Tym razem łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego. Nie wiem, czy płacimy coś za to, jakiś mamy. Karę mamy jakąś z tego tytułu. Jeden odcinek może taki być szalony. O ile można nazwać to szaleństwem. Dobra, zielone. Jedź. Dobra, dojechaliśmy. To byłoby na tyle w tym odcinku. W kolejnym załaduję sobie tutaj wszystko i będziemy kontynuować naszą budowę. No, to tyle. Wszystko czeka na nas. Do następnego odcinka. Cześć.